Kossaka. Dobrze, chyba mamy wszystko już przygotowane. Za chwilę sami się przekonacie o tym, czy tak było. Mamy 12 zawodników, jak już mówiłem. Więc tak, formalności. Rutka Zydel. Możecie bić brawo przy każdym nazwisku i każdej ksywce. Awausia Askrobmysz. Powiem jeszcze. Najpierw reprezentantka Krakowa, później Gniezna. Teraz kolejny Dżin, reprezentant Bydgoszczy. Kacper Kępa, reprezentant Gdyni. Wieszcz Leszcz i Jakub Węgrzyn, Warszawa. Aleksandra Kanar, Wrocław. Smutny Tuńczyk, Poznań. Wojtek Gorzko, Katowice. Oraz nasze trzy dzikie karty, Józek, Wojtek Cichoń oraz Marko Pantani, którzy weszli po eliminacjach. Dobrze, więc tak, wyjaśniając, co tu się za chwilę wydarzy. Będziemy bawić się przez cztery rundy. W dwóch pierwszych wystąpią wszyscy zawodnicy, wszystkich 12. Dopiero suma punktów, którą zbiorą po tych dwóch rundach, określi czwórkę z nich, która przejdzie do półfinału. Następnie ta czwórka zmieni się w dwójkę i będziemy mieli swój finał. To zaraz zacznie. Dobra. Najpierw Kacper, 3 minutki. Życiorys. Dłoń! Za dłonią chwyta wydarte kartki z biografii, rozpalając nimi domowe ognisko, a ogrzewane w ten sposób martwe myśli i martwe słowa pięknie płoną, dusząc mnie w moim mieszkaniu. I tak co godzinę, gdy zegar zatriumfuje nad czasem, wybijając z rytmu całe pokolenia, ja przejdę kolejne kółko wokół gasnącego ognia, czując zapach tlącej się ledwo ostatniej strony, która opisując przyczynę śmierci, przypomni mi o tej energii, która spływa ze mnie, o tych wszystkich razach, o tej każdej chwili, w której zapominałem o istnieniu. I wtedy uśmiechem dogaszę ostatnie słowo. Słowo życie. Dyskoteka. Kuźnia luzu, najpierw schody, droga pełna rezygnacji. Zapach frycek tłumy dzikie jak w dworcowej ubikacji. Najpierw bur, mur, bas dźwięk gbur. W bramie do niebios stoją jak skała dwóch łysych eunuchów. Dusisz się, wejdziesz, nie wejdziesz, kalasz, liczą się ubrania, pod nimi intencje. Obcą słychać mowę, każdy chce w bliskości multikulturowej. Wszyscy śnięci balują w zlewie. Kropel życia, co z ciel z nim wychodzi, parują oczęta, błyszczą się dekolty. Przychodzi swój do swego po swoje. Bo do taksi trzeba dwojga, tak jest taniej. Na którą masz na rano? Czy pani mieszka sama? Nie będzie śniadania, studiujesz, zagajasz, ja z koleżankami. Grymas, tik-tak, grymas, grymasowej pchli targ, powoli, powoli. Nie wolno przeginać, połaskotać, cmoknąć, potem kurtki z szatni, potem na całego narobić dzieciaków, nałapać cholubstwa, nie pamiętać czemu tak z pierwszego drżenia styk nastąpił, krótki pościelowe gusła, a wczesnym rankiem odjechać tramwajem jak po dobrej trawce i poczuć się punkiem, który skrzywdziłeś psychikę niewinną, śmiejąc się cynicznie, gdy wciąż wydzwaniała, opowiadając kumplom, jak to młode ciało wzdychało po raz pierwszy, a tyś ledwie sapał. Choćbyś zaliczył każdą piękność miejską i bez śniadania nad ranem uciekał i w autobusie dumny z mokrym kroczem roznosił zapach spalonego mleka,
Bój się, nałożniku. Kobieta pamięta. Możesz ją poniżyć, lecz jej niemysł kowyt powróci do ciebie i ci zrobi rogi. Lepszy dla ciebie byłby czynsz zbyt drogi i nieznośna sąsiadka i drechy pod oknem. Dziękuję. Zielone 57, białe 16. Brawa! Czuję się dziwnie co najmniej. Wtłoczony w sytuację, urodzony przypadkiem w państwie, którego nigdy bym nie wybrał, będąc o zdrowych zmysłach. Podważam autentyczność historii. Nie warto ginąć za żadne z terytoriów, nie warto ginąć za abstrakcyjnych stwórców, nie warto ginąć, spójrz za siebie. Nie warto ginąć za siebie, ale warto ginąć za iluzoryczną niewinność bliskich nam, którzy sami przeżyją, aby komuś ją dać. Cynicznych mistrzów kłamstw nie dotyczą żadne spraw. Czas istnieje wyłącznie na nasz użytek. Widziałeś, żeby wulkany obchodziły urodziny, wschody słońca przychodziły na emeryturę? Wybieramy swój punkt widzenia, bo tak jest najłatwiej. Usilnie próbuję patrzeć oczami drzew i tak muskam konarami prawdę. Obejmuję rękoma ręce tych, którzy dają coś od siebie, choć są tak jak ja, tylko dziećmi galaktycznego wybryku. Przyszliśmy na świat, aby powoli go zniszczyć. Żyjemy na jednej planecie, aby się nawzajem wybić. Kulturowa manufaktura wymaga ofiar. Giniemy indywidualnie, topiąc się w strofach codzienności prostej dla idioty, a dla innych trudnej, jak partia szachów na planszy do Chińczyka. Do dzisiaj byłem krzykiem, który mnie przenikał. Od jutra będę przesadzał swoje brednie na hałasy w szybkim tempie. To zwykła poza, proza, co jest już poza mną. Mam tylko kilka sekund, aby tworzyć jej dalszy ciąg. Dlatego łapiemy za pióra, pędzle. Dlatego chcemy więcej. Dlatego niemy będę pisał wiersze na ziemi, ociskując kolejne litery własnym ciałem na piasku. Numerując rozdziały odpowiednią ilością odciętych palców w końcu kończyn. Po nocy używając obcych, aby odczytali te strofy i rozpoczęli niekończący się dialog, który będzie miał na celu odgadnąć, jak dużo nam brak do tych, którymi chcemy być i jak bardzo pragniemy być tymi, którzy nami gardzą. Czuję się dziwnie, gdy tak na mnie patrzą. Nie patrz, słuchaj, nie słuchaj, pisz, nie pisz, krzycz, nie krzycz, milcz, już cię mają. Biegniesz prosto w szpony zdezaktualizowanej zbiorowej świadomości. Jeśli musisz posiadać jasne prawa, to niech to będą prawa autorskie, twoje własne, unikalne granice moralne. Zapomnij o władzy, tylko idioci chcą rządzić jeszcze większymi idiotami. Zapomnij o satysfakcji, włóż te słowa między bajki. Dotknij językiem własnej złożoności, właśnie własnej złożoności. Zapędź swoje uczucia i odgarnij z czoła włosy. Krzyknij ja, zagłuszając ich my. Krzyknij tak głośno, jak bardzo pragniesz żyć. Krzyknij za wszystkich, którzy nie krzyczeli w życiu nic, krzyknij, a potem zgiń, jak wszyscy. Dziękuję. Kamyk. Każde dziecko jest kamieniem, wzrasta niezauważalnie. Przesuwamy się, nosimy się, zanosimy się, zasuwamy się w czasie tak, że nawet ziemia kręci się szybciej. Każda kobieta nosi w sobie kamień. Wzrasta on niezauważalnie, przesuwa się, podnosi się, unosi się, wysuwa się tak, że nawet nie wie, kiedy jej ciało ulegnie rozwałkowaniu, twarz ulegnie owłosieniu, włosy ulegną siwieniu, a w nogach zbierze się zbyt wiele wody. Piękne kobiety Alfonsa Muchy, miękkie kobiety Rubensa, męskie kobiety Rossettiego, brzydkie kobiety Schillego, apokryficzne wizje życia mus. Kawałki kobiet Szapoczników, bezgłowe kobiety Abakanowicz, nagie kobiety w łaźni Kozyry, nagie kobiety w obskurnych wannach domów starców. Przeżywoty. W bólach rodzą kamienie dawnych żyć i piękn. Co to za kamienie? Pytam jednej z nich, przerażona. To wszystkie niezjedzone bombonierki, wszystkie wrzeszczące noworodki i zasrane pieluchy, wszystkie bąble na dłoniach i syfy na twarzach od prania mycia naczyń i zatrutego mleka z supermarketu. Każdy nieudany seks, wpychanie w ciszy na wirującym łóżku, pod wycienionym okiem Matki Boskiej. Też kobiety, ale jakiejś takiej męskiej i z trzema rękoma. Czymś się trzeba modlić, czymś lulać synka. Czymś zabijać węża. To są kamienie, które zbierasz w sobie, dziecko, i mówisz sobie, rzucę kiedyś tym kamieniem, rzucę ci w łeb tak, jak źli chłopcy rzucają w niewinne psy. I przyjdziecie wszyscy z podkulonymi ogonami, a ja dalej będę rzucała jak w burę suki, które zerwały się ze smyczy i wróciły ze szczeniakami. Będę stara, mądra i wyniosła.
I stała będę zawsze w szatach z dużymi kieszeniami na te wszystkie moje kamyki. Będę wami rządzić jak dziecko armią z małych kamieni. Ustawiać roszady, szarady i falangi. Nagle dzwoni telefon. Staruszka odbiera z uśmiechem. Oczy łagodne, skóra jak jabłko z woskowanego obrazu. Córeczko, tak się cieszę. Jak to nie będziesz nosiła swetra? Przecież sama go! Dla ciebie. Odkłada. Po starym poliku spływa łza. Kropla drąży skałę i kamyki rozsypują się na popękane lastryko jak szklane oczy lalki. Macie dobrze przy mikrofonem, dobrze stoicie? No właśnie. Zielone 45, białe 37. Brawo! Na początek opowiem wam, dzieci, o ciała mojego apokalipsie. Nie o tym gryzieniu palców od wieku lat 5 do 23, nie o tym, chociaż to też była jakiegoś rodzaju mała apokalipsa. W dzieciństwie rodzice minimum raz na miesiąc prowadzili mnie do chirurga, który wycinał mi spod paznokci ropę i ani mama, ani tata nie zadali sobie pytania, dlaczego ich 5-letnia nieskażona przecież niczym córka regularnie pomiędzy kolacją a dobranocką krzywdzi swoje ciało do krwi, do mięsa, do zakażenia, do dziecięcej paranoi, że te rany się nie zagają ani do komunii, ani do wesela. Nie o tej apokalipsie pod postacią bulimi, bo tamten tekst już za często przerabiałam i czytałam na głos, a ile można wycisnąć z publiczności łez przy pomocy zdań takich jak na początku były urodziny Jezuska i moja głowa w kiblu, albo proszę, tym razem niech ktoś wyrzuci mnie za drzwi i zaprosi do stołu wszystkich głodnych tego świata. Litości, dziewczyno, napisałaś to w 2015, szanuj swoją publikę. Wiecie, to co teraz robię, to taki zabieg stylistyczno-rozpaczliwy, bo niby chcę wam o tej apokalipsie mówić, ale też trochę nie chcę, ale muszę, bo wiem, że to będzie lepsze od terapii grupowej. Jak już powiem o tym sporej grupie obcych osób, to może nie będę się tego nigdy więcej wstydzić, może później będę już tylko czytać teksty w rodzaju poradnik pozytywnego myślenia, a może komuś pomogę przy okazji, raczej wątpię. Kiedy miałam lat 18, odkryłam, że całkiem spoko opcją na wyrzucenie najgorszych myśli z głowy jest przyciskanie ostrych przedmiotów do skóry, przyciskanie ich i ślizganie w górę i w dół, w górę i w dół, albo lewo, prawo, lewo, prawo. Najpierw była to ucieczka od myśli w rodzaju chcę zajebać swoją terapeutkę, a później, kiedy bulimia nie wystarczała, od myśli w rodzaju jesteś gruba, nikt cię nie pokocha, musisz swoje ciało najobrzydliwsze na świecie ukarać, bo tak. I to się przeplatało, raz popierdolenie myślowe, raz zaburzenia odżywiania, więc w sumie jedno i to samo. Te żyletki rossmanowe były tańsze od Wilkinsona, no raczej nie będę wydawać 9 zł miesięcznie na samo okaleczenie się, mam swoją godność. Nie czułam nigdy przed rossmanową panią przy kasie wstydu, raczej coś w rodzaju milczącego wyzwania. Proszę bardzo spojrzeć sobie krzywo albo podejrzliwie, nie przejmę się tym chyba, skoro właśnie idę sobie zrobić rany w uczelnianej toalecie, bo mam zajęcia do 15 i nie wytrzymam tych myśli tak długo. W kalendarzu z 2017 robiłam bilans, zaznaczałam kreską każdy taki dzień. 1, 1, 2, 112 kresek. Dziś przed wami zrobię sobie inne rozliczenie, najgorsze versus najlepsze. Najgorsze, budzić się w nocy z bólu, bo nie ma takiej opcji, żeby nie przekręcić się na pocięte uda albo brzuch. Zostawiać na białym prześcieradle bordowe kreski, przekroczenie jakiejś granicy, jakichś kilku granic. Bać się, że ta osoba mimo wszystko kiedyś wejdzie w moje życie, ale kiedy zobaczy te zagojone księżycowe pręgi w najbardziej ukrytych miejscach, przestraszy się i ucieknie. Najlepsze, po 3 latach samogwałtowni znaleźć osobę, która każdego dnia robi ci tak, że się nie pamięta o tym wszystkim i się wspomina już wyłącznie w smutnawych tekstach. Wynik rozliczenia, czasami dzieci, prawdą jest, że ej, będzie dobrze. Przeżyjcie tylko jeszcze tę jedną ostatnią apokalipsę. Dziękuję. A glass? A tree that looks like a crystal has 3 shallows on the edge. Perfect to put away a cigarette while writing another word sentence. Today, the sky above the garden was clean and you could see a dozen or dozens of stars.
Very low air temperature makes the breath turn into a delicate smoke. When I took in the air and let it out, the smoke was getting away more clearly than usual. I repeated the action several times. In a few days, everything will be blue. All staircases will look like this, that I have nothing to do with you anymore. All roads here remind me of the smell of your eyes. Zaczynam wierzyć w to, że dusze, które chcą się łączyć, porozumiewają się językiem drżących ciał. Punkt spięcia komunikatów to połączenie wzroku patrzących w swoją stronę oczu. Proces powoduje emanację ciepła, które rozpływa się w powietrzu pod wpływem ciszy. Cisza i słowa mogą mieć podobną temperaturę. Przy opisie ich wykonywania należałoby zwrócić uwagę na dwojakie czynności. Każdy człowiek posiadający choć trochę doświadczenia umiałby rozpoznać te substancje. Substancja ta zachowuje właściwą konsystencję dopóty, dopóki złe ciało nie wtargnie do jej wnętrza. Miażdżące się zaufanie mogłoby jemu wtórować, gdzie leży granica czystości chcących siebie ciał. Gdzie leży granica chcących siebie ciał. Za kilka dni wszystko będzie niebieskie, wszystkie klatki schodowe będą wyglądały jak to, że nie mam już z tobą nic wspólnego. Wszystkie drogi tutaj przypominają mi zapach twoich oczu. Dziękuję. Zielone Józek 23, białe Aleksandra 50. Brawa! Czy wiesz, gdzie jest teraz twoje dziecko? Tak, jest w pokoju. Udaje krowę. Potem stanie się krową. Każdy przyjmuje inne postawy wobec śmierci. Niektórzy podejmują studia prawnicze. Inni idą w gastronomię. Człowiek jest jak ser. Najpierw dojrzewa, potem śmierdzi. Co się dzieje pomiędzy? Pomiędzy? Ingarden nazwał to miejscami nie do określenia. Pewnie tam znajduje się ustrój polityczny, średnia krajowa, ochrona danych osobowych i miejsce, w którym jest teraz twoje dziecko. Kiedy przestaniesz hodować ludzi, zaczniesz dbać o rośliny. Właśnie im przekażesz swoje przemyślenia, potrzeby. Możesz im grać, śpiewać, recytować, a nawet szeptać. Rośnijcie, tylko was można być pewnym. Myślisz, że weganie połykają ślinę? Rekiny lubią ludzkie mięso. Makaron podrożał. Zajmują nas tylko ważne sprawy. Ilość procentów na etykiecie. Pochodzenie pomarańczy i cytryn. Zimna wojna spożywcza. Nie możesz zacząć jeść od razu. Szybciej byś się wyczerpał i skończył jak Jehowi z tymi swoimi bookcrossingami, na które ani książki nie zostawisz, ani nic ciekawego nie znajdziesz. Trzeba najpierw obwąchać, dotknąć, poskubać, polizać, possać, pociamkać, wypluć. Ślinie się, bo to głód z cukru z poprzednich pokoleń, śpiących w stodołach, ukrywających się w lasach, uciekających przed ogniem, stojących w kolejkach, bitych wskaźnikiem od mapy po dłoniach. Za was się ślinie, za was jem, moi drodzy. Tylko że wszystko, co trawię, jest puste, jakby nikt nie przeżył. Przyszła do mnie śmierć, żeby zabić czas. Żeby zrobić czas, dałem jej moje wiersze do czytania. To gorsze niż śmierć, powiedziała śmierć i odwaliła kitę, wyciągnęła kopyta, fajtła na glebę, kopnęła w kalendarz, wykitowała.
Ślimaki! Dostałem lukratywną posadę, po francusku travail lucratif. Zostałem pasterzem ślimaków we Francji, po francusku berger des escargots. Ślimaków było 12 tysięcy, kontrakt był na 12 miesięcy. Nabyłem słownik polsko-francusko-ślimaczy, czy zrozumieją to się? Okaże. Tymczasem na wypas z nimi wyłażę. Tak wyprowadzałem co dzień ślimaki na halę, po francusku krzycząc chłopaki, ale, ale, ale. Zmężniały ślimaki dorodne i chcieli je włożyć do gara, ale, ale, od moich ślimaków wara. Nie po to na błysk co dzień polerowałem im skorupki, żeby je teraz zjadły jakieś żabojady. No nie, bez przesady, zamiast do garu, a może garu, kupiłem im bilet do autokaru. Uciekamy. Jedziemy, ja i moje ślimaki, piękne dziewczęta i chłopaki. Obok w autobusie jechał kanibal, mafiozo, pół Neapolitańczyka, Kolumbijczyka, pół jego żona, piękna latynoska, tak piękna, że nawet czubek noska piękny był jej hej. Czubek noska był jej piękny hej. Mafiozo był krwawy i nucił tak dla... Dlaczego nucił, nie wiem, ale nucił tak. Me gusta kokaina, me gusta stu. Me gusta heroina, me gusta stu. Nagle autobus wpadł w zakręt ostry. Mafiozo krzyknął, koza, que kurwa pericolosa. To znaczy, że zakręt niebezpieczny był. I nagle Camorra wyszła z wora, szydło z worka, a ślimaki wysypały się z pudełka i rozpełzły po całym autobusie. Wtedy nadleciała bezpańska mucha hiszpańska. I to pod jej zgubnym wpływem ślimaki żonę mafioza porwały i całą noc po niej pełzały. Teraz pozostał mi jeden wierny ślimak, z którym co dzień na smyczy spaceruje dookoła mariackiej wieży. Ja spaceruję, a ślimak w to wierzy. A morał tej historii jest taki... Ślimaki, ślimaki, ślimaki! Zielone 34, białe 49. Brawo! W trudnych godzinach nocnych rozmów sam ze sobą. Zaraz? A ja nie mam aż 3 minuty, nie trzeba. W trudnych godzinach nocnych rozmów sam ze sobą, gdy życiu już nie zagraża niebezpieczeństwo, gdy tramal cieplutko rozpuści się w żołądku, ogrzewając serduszko, gdy ostatnie myśli zgasną, wtedy mogę przyznać sam przed sobą. Piję z radości. Z radości, że ten dzień się wreszcie skończył. Z radości, że kolejny jeszcze nie istnieje. Z radości, że nikt jeszcze nie remontuje mieszkania i nie urządza komunii. Z radości, że winda nie działa i zbiegając po schodach czuję się prawdziwy zew wolności. Z radości, że nowy dwutygodniowy asfalt będzie jeszcze nowszy, gdy już skończą się remonty. Godzina jest późna. Wspomnienie dnia powoli ustępuje pod naporem kieliszka. Nagle mruk. Nagle huk! Wdzięczność zaczyna kopać w drzwi. Wpada z buta do mieszkania, rozbija butelkę na mojej głowie i zaczyna kopać po nerach. Radość? Radość? Z czego się cieszysz, gówniaku? Miej serce i patrzaj w serce! Bądź wdzięczny, że nikt nie lubi twoich postów na Facebooku. Bądź wdzięczny, że nikt nie obserwuje twojego konta na Twitterze. Uśmiechnij się do mnie, kurwa, jak w końcu usłyszysz dźwięk dzwonka w telefonie. Tak go przecież, kurwa, długo wybierałeś. Dobrze, że nikt do ciebie nie dzwoni, przynajmniej masz trochę więcej baterii na koniec dnia. A, i nie zapomnij, bądź wdzięczny kretynowi, który odebrał spierdoloną nową drogę i za 3 miesiące będziesz miał najnowszy asfalt na osiedlu. Może sobie rolki na niego kupisz. Gwiazdy pożerają otchłań. Mrok z kosmosu przenika przez okna do mieszkania. Na zgniłym wschodzie kształtuje się nowy dzień. Przez otwarte okna dobiega stukot dzięcioła.
szyderczą łagodnością zwiastuje wydarzenia z mieszkania obok. Mrok siada naprzeciw i przyciąga do siebie butelkę. Jeszcze trochę prześwitują przez nią, bo to zawsze jest ona. Wspomnienia cieplejszych czasów. Smak czereśni prosto z drzewa, zapach żonkili i skoszonego zboża. Uśmiecha się radośnie i z wdzięcznością, śnieżno-białymi zębami i chrypowatym głosem pod nosem śpiewa. Nigdy nie będzie takiego lata. Szanowna publiczności, jestem Wieszcz Leszcz, W-I-E-S-Z-C-Z, W-I-E-S-Z-C-Z, co za leszczyną szczynami szczuje poezji kleszcz. Taki dreszcz, gdy deszcz, szczeliną szuka czeluści szew. Strzelam sztormami słów, rozrzucając szelesty na wietrze, lecz często czekam w ciszy na czasy siwizny wieszczej. To wiecznie szkliste oczy szatana tańczą czardasza. Nieoczytana banda szumowin grzeszki wybacza. To sztuka na szczudach mundurkach szczękami szarpie myśli w waszej głowie. I myślę sobie, ambis brama, jak pięknie brzmi leszcz. Więc jeśli chcesz usłyszeć mą treść, się wsłuchać, wysłuchać od ucha do brzucha, tak, że nie wybrzmi nawet stukot buta, tak, że usłyszymy wszyscy razem oddech trupa pod sceną. Chłopaczyna zmagał się z migreną, stąd ten czarny płaszcz. Żałoba po słowach zamkniętych mu w głowie. Rozdarty nocny krzyk miast, poetów, co nie wiedzieli nic o sobie. Także zacznijmy akt pierwszy po tej szczególnej przedmowie. Akt pierwszy, nie pierwszy lepszy, lecz nie najlepszy. Nieco spokojniejszy, bo dopiero później się wszystko spieprzy. Akt pierwszy będzie opowiadał o dramacie życia. Gdzie życie to mowa, a dramat to cisza. Dziękuję. Zielone 48, białe 34. Brawa! Pierwszy raz jestem w finale Mistrzostw Polski. Cieszę się. Dziękuję wam. Tak, na koniec widzę, że się wyrabiam w tym życiu. Narodziny bluesa. Gromadzą się w sobotę wieczorem. Płócienne spodnie i koszule. Spódnice i chusty. Zmęczeni po tygodniu harówki na plantacji. Teraz uśmiechnięci i pogodni. Czarna jak noc skóra błyszczy z daleka. Widać na niej kropelki potu. Białe zęby i krótko przystrzyżone włosy. Tu się spotykają w dużej szopie przy bocznej ulicy. Kobiety i mężczyźni. Starzy i młodzi. W środku mały bar. Barman podaje zbożową whisky i wieprzowe flaki. Na bocznej ścianie rozciągnięty kawałek drutu. Od góry zamocowany na gwoździu, a z dołu na niewielkim progu. John opowiada swoją historię. Szarpie drut i przesuwa po nim butelką, dobierając wysokość tonu. Gdzieś z boku dochodzą dźwięki fujarki i bębnów. Ciała zaczynają falować w rytmie muzyki. Zamykają oczy i czują się wolni. To im wystarcza. W tej jednej chwili smutek zamienia się w radość. Nie zdają sobie sprawy, co się rodzi. Ktoś nazwie to bluesem i tak już zostanie. No i dalej w tej samej tematyce. Pieśń starego bluesmena numer 3. Nie czuję rąk i nóg, a tyle jeszcze dnia. W karku nieznośny ból, a w oczach gęsta mgła. Tak jasno, sufit lamp i długa stąd do tam kolejka ludzi. Ktoś mówi, szybciej wasz, ma taką groźną twarz, a ja uśmiecham się, gdy ważę gruszki dwie.
słodki sok, tak trudno wyczeć go, gdy patrzy kolejka ludzi. Na przerwę woła szef, odmierza czas, jem chleb, gorąca kawa, by nie zasnąć, w oczach łzy, co znikną, kiedy znów zobaczą inną już kolejkę ludzi. I wreszcie wybił gong, już mniejszy ludzi krąg. Wolniutko kroczę, gdzie tłum innych spieszy się. Na dworzec PKP, a tam przed kasą jest kolejka ludzi. Dzięki. Singielka. Któregoś dnia odzywa się ten kolega przystojny, co ma w oczach głód i jednocześnie wie, że wszystko wymaga czasu. I myślisz wreszcie, i przed oczami masz tę pościel miękką i jego, jak siedzi na łóżku i klepie kołdrę dłonią z tą miną taką typu Welcome to your fucking kingdom, Khaleesi. A dwa dni później wychodzi na jaw, że przestał brać leki na dwubiegunówkę i ta sama chemia, która kazała mu zadzwonić, teraz mówi mu, że 3 lata temu zdradził z tobą swoją byłą, o czym wtedy ci nie powiedział, ale teraz jakoś się nie krępuje. I chuj ze seksu, bo jak tu życie celebrować z kimś, kto ma myśli samobójcze? Więc odkładasz maszynkę do golenia, puszczasz sobie smętne jazzowe kawałki i spędzasz wieczór ze swoimi dłońmi i kojącym akcentem Kate Beckinsale, bo w tym stanie nawet Tom Hardy nie pomoże. I tak naprawdę to nie wszystko jest przez chuć, tak naprawdę to byś się pośmiała chętnie i popatrzyła z czułością, jak ktoś kroi schabowego. Albo próbuje z gracją ubrać majtki, co jest przecież niemożliwe. Sprawdziła, czy ma uszy chłodniejsze niż kark, co myśli o filmach Tarantino, czy myjąc zęby rusza szczoteczką, czy głową, bo ty jakby bardziej głową. I czy ładnie pachną mu koszulki, a szczególnie ta jedna, której czystym przypadkiem nigdy mu nie oddasz. Chcesz wiedzieć, czego się boi, z której strony otwiera banana i czy ma tak czasem, że dostaje ciarek w tramwaju na myśl o tej ostatniej rzeczy, którą komuś powiedział, czy płacze na filmach, w których umierają psy i czy drapał się kiedyś po tyłku publicznie. I tylko, żeby cię nie zamieniał na wódkę, żeby nie kłamał, jeśli naprawdę nie musi, żeby miał ładny tył głowy, w który się będziesz wgapiać ukradkiem. I to nieprawda, że musi mieć motor. Albo konia białego, na którym przyjedzie wierzchem, musi być dobry. Tak dobry, jak się wam obojgu nawet nie śniło. Dzięki. Zielone 55, białe 18. Brawa! Teraz chwilka na zmianę tablic i rozpisanie nowej jakby listy tych zawodników. Znowu zobaczcie wszystkich, których widzieliście przed chwilą, ale teraz będziemy parować najwyższe wynikami z najniższymi, o ile już te dwie osoby nie były ze sobą w rundzie. Więc dajcie nam chwilkę, zaraz wrócimy. Już to mam, już to wiem. Wy też to wiecie, jak spojrzycie. Także tak. Najpierw Jakub i Marko Pantani, później Rutka i Kacper, Aleksandra i Wieszcz Leszcz, Józek i Jean, Wojtek Cichoń i Wojtek Gorzko, Smutny Tuńczyk, a Wałsia, a Skrob Mysz. W ten sposób nam się to ułożyło, albo raczej w ten sposób wyście to ułożyli. I myślę, że możemy tą sprawę kontynuować. Tą sprawą jest slam poetycki. I zapraszam na scenę Jakuba i Marko Pantaniego. Otworzył okno i rozpieprzył mi talerz po wczorajszym obiedzie spoko. Na parapecie pozostało wolne miejsce dla chętnych nóg, 4. piętro spoko. Wyrwał mi z ręki gierkę, grałem w wędkę i rybka się zerwała i ryknąłem, ale miękko, spoko, luźny, buch, bach, buch. Jestem marihuanistą, palę codziennie.
Odwiedzają mnie znajomi, palę lufkę, bongo, jointy. Wali mnie wszystko. Wolno mówię. Jestem spokojny. Ale przed ten pierdolony kapo, kapuś, kapujesz? Sprzedał mnie! Jezusowi, psychologowi, grupie wsparcia udzielił, już policję zaczął wzywać. Już mi lufę chciał wyrywać, z ust pociekła mi ślina. Na, 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 hej, hej. Olałem go, kimkolwiek był. Zdrowy czy chory ten rozsądek, patrz na mój tył. Strawił z trawy mi się łeb. Sprawił z prawideł miałki lep na chuchy, szatana, na, 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 ale spoko, zrobię sobie stopkę, stopy wydepiluję. Złapię za miotłę, ścierkę, postęp, posępną minę zamienię na pole minowe, będę wybuchał z nienacka nie śmiechem, tylko czystym słowem. Sztuczności plastiki pozamieniam na narkotyki. Tyk, tyk. Śmierć zagląda mi do płuc. Zamienię zioło na prochy, płuce na wątroby. Może nauczę się korzystać ze sportu? Może seks? Może piesek? Nie. Nic nie zatrzyma mnie. Kiedy mam ciśnienie na palenie, jadę przez całe miasto. Dzwonią laski, kumple, spowiednicy. Światła mijają zewsząd jak w amoku. Jedno mam wokół zajarać. Zaciągam się nocą, zaciągam kobietą, zaciągam hamulec wsteczny. Pociąg, tory, świst i alarm. Rozjechałem się buchem. Niepotrzebny wcale mi psycholog, Jezus czy otwarte drzwi najładniejszej laski, kiedy mam ciśnienie na palenie, nic nie jest ważne. Waży się bezpieczeństwo świata, a mi to lata mijają, a ja nic. Dziękuję. Ewangelia według grzesznego Marka. Na początku Bóg trzymał cały świat w prawej dłoni, mocno zaciśnięta pięść, pełna kontrola nad sytuacją. Malutka kulka, w której mieściły się światy wszystkich światów. Dla Boga była to komfortowa sytuacja. Żadnych problemów czy konfliktów, utarczek i wyjaśnień. I pewnego dnia, może przez nieuwagę albo przez chęć zobaczenia swojej linii życia, boska dłoń na chwilę się otworzyła. Uczeni mówią, że na bardzo krótką chwilę, ale to wystarczyło. Trzymane na uwięzi światy zerwały się w jednej chwili jak psy z łańcucha i rozbiegły we wszystkich możliwych kierunkach. Te bardziej spokojne szybko odnalazły swoje miejsce w przestrzeni. Te drugie, nieufne i podejrzewające cały czas jakiś podstęp, nie przestają uciekać do dziś. Zapanował swego rodzaju chaos, ale świat to zdolna bestia. Skorzystał z chwilowego zamieszania i postanowił zagospodarować na własny użytek malutki skrawek lądu. Na tym skrawku wskutek wielu zbiegów okoliczności zrodziło się życie. Bóg patrzył na to zafascynowany. Był naprawdę szczęśliwy i dumny z siebie, że kiedyś tam rozprostował palce prawej dłoni, dając początek największemu cudowi w dziejach. Zauroczony widokami zapomniał o pewnym pytaniu, które zrodziło się w jego głowie jakiś czas temu. Kto mu to wcisnął do ręki i dlaczego nakazał nie wypuszczać? Nie z wszystkim, co oglądał, się zgadzał. Często był przerażony i zniesmaczony tym, co widzi, ale nie mógł ingerować. Poza tym nawet najbardziej zawiłe sprawy dzięki mądrości tych, których tak podziwiał, zawsze kończyły się dobrze. Pewnego dnia wpadł na szalony pomysł. Zdobył się na odwagę, aby zaznać tego ziemskiego, ludzkiego życia. Ta ziemska przygoda trwała 33 lata i zakończyła się tragicznie. Kilka tysięcy lat goił swoje rany, a tam na dole działy się rzeczy, o których nie śniło się nawet filozofom. Wiedziony własną ciekawością udał się w podróż dookoła. Intuicja podpowiadała mu, że gdzieś tam, w otchłani kosmosu, muszą istnieć światy równie ciekawe jak ten, z którym miał do czynienia. Wrócił po długiej podróży zmęczony, ale podniecony. Miał tyle do przekazania. W swojej zamkniętej dłoni trzymał tajemnicę nieśmiertelności. Kochał tych na dole. Uważał, że na to zasługują. Cieszył się bardzo na moment spotkania. Szybko zorientował się, że coś jest nie tak. Wszędzie zielsko i pokryte rdzą budowle, zatrute wody i powietrze. Dziwna mgła pokrywająca prawie całą powierzchnię planety. Cisza, zero ruchu. Przecierając ze zdziwienia oczy, przez nieuwagę otworzył dłoń. Największa tajemnica tego świata za chwilę skryje się za chmurami. Nie martwił się tym. Nie było nikogo, z kim mógłby się nią podzielić. Zielone 46, białe 25, brawa!
Akt drugi. Miłosierdzie. Kochani, złapmy się wszyscy za ręce. Zobaczmy, kogo mamy z prawej, a kogo mamy z lewej strony. Czy jest to ktoś nam bliski, a może nie? Odwrotnie. Bo w myśli grzmiącej tonami, których nikt nie powtórzy, zbiera się garstka ludzi, będąca tłumem tchórzy. Potrafią oni milczeć dłużej niż ten tłum, co gniew swój zbudza szumem i chórem krzyczy: spluń! Więc mam splunąć na siebie? Pobrudzić swe ubranie? Podkulić dzielnie ogon i iść z tłumem na skazanie? Mam maszerować z tłumem, co wszystko krzyczy chórem? Być kopią kopii planów i przypominać naród? Wciąż wiernie Ciebie słuchać, bo Ty jesteś świętością. Twe słowa są mym chlebem, a każdy gest mądrością. Pewnego dnia wyskoczysz swej dróżki uklepane i z błota będziesz trwożył. Kto wtedy będzie panem? Więc mów, dlaczego stoję? Spójrz mi prosto w oczy. Dlaczego się nie patrzysz? Aż taki strach cię droczy? Lecz ja cię nie chcę skrzywdzić. Sam sobie ból zadajesz. Wy, garstko niedowiarków, w mych oczach pchłą się stajesz. Dziękuję. To jest historia osoby, która zamieszkuje mi przestrzeń ponad słowami. Poznałam ją, poznałam ciebie, kiedy jeszcze zjadało mnie uczucie do chłopca od roślinek. Ja te roślinki zamawiałam, kiedy ich nie potrzebowałam, pożyczałam na nie pieniądze od babci z Polski B i o tym, podobnie jak kurwa o tobie, ona nigdy nie może się dowiedzieć. Ten chłopiec mnie gryzł i zżerał po kawałku, a ty mnie zaczęłaś lekko niczym czubkiem języka drażnić. Drażnić łagodnością, kompatybilnością uczuć i gustów muzycznych, wspólnie przeżywanymi w twoim obsypanym brokatem z rejwów łóżku kacami o smaku pyszne.pl. Tak to szło, ale gdybyś nie dała mi 6 grudnia 2017 składanki piosenek z piosenką "Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas", ja nigdy bym nie przykleiła się do twojego puchatego, ten różowy sweter, ramienia na godzinę 20 spektaklu Piekło Niebo. Nigdy bym nie odkryła, że chcę przykleić się do twojego ramienia na nieskończone wielokrotności godziny 20 spektaklu Piekło Niebo, no zdecydowanie to drugie. Później noc z litrem wermutu i limonkami z przeceny. Obietnica, że zanim cokolwiek musimy porozmawiać na trzeźwo, a to już było zaskakująco proste, wszystko jest z tobą zaskakująco proste. Pierwszy mój twój raz po blancie w malinowej bibułce, maliny na języku, drętwienie policzków, maliny na pościeli, na majtkach, obuszkach palców. Dwa mieszkania naprzemiennie, tam razem gotowanie, trochę płakania, bo czy miłość rodziców na pewno jest bezwarunkowa, równoległe tworzenie, wydajmy razem książkę dla dzieci. Wspólne, czy ty sikasz na moje nogi, prysznice, kto kupi pastę do zębów i co zrobić na pociętym rozem dłonie. Święta codzienności, błogosławiona rutyno, pod twoją obronę uciekamy się. Nigdy więcej krzywdzenia ciała, nigdy więcej głodzenia ciała, bo teraz to ciało dzielę z tobą, nigdy więcej terapii, być może nigdy więcej lamotryginy, na pewno nigdy więcej duszącej samotności, raz, dwa, trzy, od dziś na duszenie monopol masz ty. No a ja mogę tylko pisać teksty o tobie, a te teksty sama widzisz, to są zaledwie sneak peeki, odłamki całości, nawet nie the best of, bo ty zachowuję dla nas. Pisać, drukować w zinach, czytać na slamach, nie dlatego, że muszę się tobą chwalić, nie po to, żeby ci udowodnić, ale dlatego, że mnie pod skórą przymus pisania terroryzuje, grozi detonacją. Od kiedy mi się mienisz złotem w głowie, potrafię już pisać tylko o tobie. Nie mogę prosić ze smutku, nie mogę już na slamach czytać męczeńskim głosem, nikt na widowni nie będzie się już spuszczał nad moim bólem i to jest twoja wina, wszystko, więc zbuduję ci dom. Dziękuję. Zielone 57, białe 22, brawa! Kto zacznie? Tak? Który? Dobra. List trzeci o spoconym mieście. Droga niewiaro, czy pamiętasz jakieś zdjęcie z wakacji? Mi się przypomina jedno. Na dole guzik jeans w makro, a reszta to książka. A konkretnie pewien fragment z Musierowicz, która akurat cytowała jednego z ulubionych filozofów. To
To zdjęcie z wakacji sprzed ponad dekady, wykonane w miejscowości oddalonej od Łeby o około 40 kilometrów. Droga niewiaro, leniwa, w słońcu przesiadujesz i wgapiasz się w ulicznych grajków. Ulice w sercu tego miasta, tego państwa zamieniły się w festiwal. Festiwal lata, słońca, muzyki, musujących napoi, a raczej piwa. Eurolagery pochłaniane w słonecznych promieniach potęgują waszą... Droga niewiaro, a czy masz jakieś plany na majówkę? Przeczytać cały przekrój, podnieść kutasem wszystkie rzeczy w mieszkaniu, seks tantryczny? Pewnie widziałaś ten rysunek i jeszcze się zastanawiasz, trudno wybrać. Rzetelność, droga niewiaro, gdzie porzuciłaś możliwość reakcji w punkt, czytanie tych samych książek i noszenie tych samych ubrań. Jakże szkoda, że to przecież czas przywołał ciebie w ten ogień. Maria leży na piernatach i rzadka skóra owija jej szkielet. Włosy ma kasztanowe i długie, lecz wysuszone z domieszką szarości. Włosy i Maria praktycznie są w bezruchu. Wieje lekki, wiosenny wiatr. Ty, droga niewiaro, buzujesz właśnie i odkrywasz walkę z czasem. Najbardziej jednak pochłania cię rozplątywanie wciśniętych do kieszeni jeans słuchawek, chłeptanie piwka i multipleksy. Na afterze tańczymy jako jedyne. Koleś po pół godziny pyta, czy mamy jakiś szuwaks. Odpowiadamy, że nie. Takie jest właśnie szare białko. Myśli, że bez białego proszku nie można tańczyć. Dziękuję. Tyle tylko. W szpitalu psychiatrycznym byłem nie jeden raz. Jako odwiedzający tylko. Można sobie wyobrazić, że najstraszniejsze jest być wariatem do połowy tylko, wiedzieć, jakie to straszne, ale nie móc zwariować do końca, żeby już nie wiedzieć. Tyle tylko. Proszę Państwa, drugi wiersz. Od razu mówię, nie jestem seksistą. Na wstępie. O zwierzątkach, proszę Państwa. Proszę Państwa, użyję tutaj słowa, bo się rymuje tylko i wyłącznie. O zwierzątkach, o Highlanderze, który żyje sobie w Szkocji i Jaku, który żyje sobie w Tybecie. O zwierzątkach czterokopytnych. Ja te zwierzątka w moim wierszyku przeniosłem do Meksyku. I tam sobie mieszkają. Highlander wygląda jak, ale to nie jak, bo jak robi tak. Buuu! A Highlander tak. Buuu! Czy słyszy pani różnicę? Nie. Różnicę słyszą tylko dziewice. Jak się masz, Jaku? Jako tako, konsi, konsa, mówi jak i trawę konsa, a kącikiem ust parle français ku mnie, a jak parle, parle fenomenal i dumnie wypina pierś, nie byle jaką pierś jaka. I to historia jaka taka prawie cała, ale zapomniałem, dałem ciała, bo jaki nie mieszkają w Meksyku, ale ten jak właśnie tak. Pasie się na szczycie wulkanu o nazwie Popocatépetl, Popocatépetl. I czeka jak nadleci pierzasty wąż Quetzalcoatl, Quetzalcoatl. Razem zapalą trawkę i będzie odlot, zaczną mówić po łacinie i tak czas im się rozciągnie jak zwiędlona guma do rzucia i tu jest początek uczucia, jakie wyrosło jak rośnie sierść, jaka co roku, jak się robi ciemno z mroku, jak i Quetzalcoatl na wulkanie o nazwie Popocatépetl, Popocatépetl w Meksyku, a wszystko zaczęło się od ryku, a zakończy się jak właśnie tak. Buuu, to Highlander. Buuu, tak robi jak. Kto słyszy różnicę? Panowie, panie, różnicę słyszą tylko Meksykanie. Białe 27, zielone 35. Jak tam? Dobra. A życie toczy się dalej. Mimo głuchych telefonów,
Babcie wciąż wyprowadzają z domu swoich kilkuletnie wnuczki na smyczach, przyozdobionych w kolorowe balony. W nocy wykonują głuche telefony, próbując dodzwonić się do swojej przeszłości. Lubią mówić mi, że stamtąd jeszcze nie wrócił nikt. Fakt, nie wrócił, bo może wcale nie chciał. Na końcu zeszytu trzymam trzy twoje zdjęcia. Pierwsze z czasu twojego wiecznego dzieciństwa, drugie z dnia, kiedy po raz drugi mnie rzuciłaś, a trzecie wgrało mi się w pamięć obojętnie. Z piórem w ręce 33 minuty po 23 poruszam się we śnie po twojej planecie. W długim płaszczu z demobilu, butach skórzanych i czapce a la Fidel zostałem oskarżony w świątyni o bycie Żydem. Faktycznie, czasami czuję się jak ich miliony, pomordowane przez bogobojnych podczas wojny. Patrzę z bólem w oczy przeszłości, zarówno swojej, jak i tej wielkiej, nieuniknionej, tej, o której mówić po raz 35 może być niewygodnie. Czekam, aż obudzisz się i strącisz mnie z powierzchni tej niezbadanej planety o jądrze ciemności, sztucznych satelitach i tym naturalnym, który właśnie się spalił, wchodząc w orbitę twojej talii. Zaraz, o kim mowa? Czyja mowa może mnie przekonać, że to ma jakiś sens, jak nie moja? Ej, jeśli wszystko, co tak długo budowaliśmy, można przedstawić w postaci kombinacji narcyzmu, samozadowolenia, egoizmu, to ja nie chcę w to wierzyć. Dlatego zostawiłem siebie gdzieś w obcym mieście. Zostawiłem siebie gdzieś przyjazdem w obcym mieście, gdzieś, gdzie nikt z moich bliskich nie jest w stanie mnie znaleźć, gdzieś, gdzie nie znam drogi do żadnego ze szpitali, na wypadek, gdybym znów chciał się, na wypadek ostatecznej demaskacji zjawisk stanowiących podwaliny mojej wiary w nieodwracalny tragizm każdej z sekund wbijających się szemraną ciszą pomiędzy tomy wieków na brzegu, wykrzykując w toń imiona bohaterów, daje dowód na to, że poza tym światem ich wyczyny wciąż coś znaczą. Bez ciebie nie istnieje poza kartką, bez kartki nie istnieje poza sobą i nie jestem śmiertelnie poważny, ale poważnie śmiertelny. Dziękuję. To ja coś szybkiego, żeby nie przedłużać. Stój! Krzyknął lew przebrany za przechodnia. Wysoki na 2 metry z grzywą zdobioną strusiemi piórami, cygarem w pysku i brzuchem pełnym alkoholu. W głowie miał mięsiste idee. Stanął naprzeciw i sunął z ręki zegarek. Widzisz to? Spytał. Widzisz, która jest godzina? Widzisz, jak wskazówka tyka? Widzisz, jak rysuje okrąg? Widzisz, gdy jest nieruchoma? Widzisz, jaka długa, smukła, szybka? Widzisz, jak się wleczy, jak nagle przyspiesza? Wiesz, że... Zaryczał przechodzień przebrany za lwa. 1,50 m wzrostu, oczka z rosołu w brodzie, megafon przed ustami. W jelitach poprzednie obiady, w głowie wegańskie burgery smażył. Położył się obok i wziął do ręki zegarek. Widzę, powiedział wyciągając kutasy z buzi. Dziękuję. Białe 52, zielone 14. Brawa! Gdzie się chowasz? Gdzie jesteś? Myślisz, że co? Że zdjęliśmy obowiązek zameldowania? To możesz bezkarnie się ukrywać. Wyrzuciłeś telefon i myślisz, że nie jesteśmy w stanie cię namierzyć? Wyrzuciłeś portfel z dowodem osobistym i kartą kredytową i myślałeś, że jesteś już wolny. Facebooka też usunąłeś, ale on miłościwy jest i daje szansę. Możesz w każdej chwili wrócić i odzyskać to, co tak sukcesywnie składowałeś. Zdjęcia, rozmowy, znajomi, rodzina. To wszystko może wrócić do ciebie. Wystarczy tylko poprosić. Wchodzisz, klikasz i po sprawie. Taki jest dla ciebie dobry. Tyle możliwości daje. A ty co? Usuwasz go jak jakiś syn marnotrawny. No już. Nie obrażaj się. Załóż Instagrama. Załóż Twittera. Załóż Snapchata. Będziesz mógł na żywo relacjonować swoją ucieczkę. Ucieczka od świata. To jest myśl. Będziesz oznaczał wszystkie zdjęcia hashtagami freedom, free, born to be wild, kajne gręce, hunter, gluten free, motherfucker, Polish boy, nature, peace and love. Just do it. Załatwimy tobie sponsoring Powerade'a i Nike. Sprzedaż izotoników i butów z twoim pseudonimem sięgnie zenitu. Będziesz publikował zdjęcia najwygodniejszych ściółek leśnych, najsmaczniejszych odmian grzybów, najpiękniejszych roślin na terenach podmokłych.
regularne prowadzenie relacji sprawi, że zainteresują się tobą fundacje na rzecz wolności człowieka. Uniwersytety będą zapraszały cię za dobrą kaskę na spotkania ze studentami Wydziału Nauk Społecznych. Może nawet dostaniesz zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży, aby mówić o wyzwoleniu z sideł współczesności. Jurek Owsiak nazwie twoim imieniem jedną ze scen na Woodstocku. Twoja sława rozejdzie się dalej. Może nawet zaciekawią się tobą arabscy szejkowie i nazwą twoim imieniem najbardziej dochodowy odwiert. Albo zainspirowani astronomowie nazwą twoim imieniem najmniej uchwytną kometę. Ludzie zapragną pójść twoją drogą. Będą mówili, chcę być taki jak on. Dzieci będą wypełniały kolorowanki z twoimi przygodami, a starsi spędzą wieczory na oglądaniu fabularyzowanego serialu na podstawie twojego życia. I kiedy cała sława spłynie na ciebie, cała kasa spłynie na konto, zaśmiejesz się w głos. Będziesz kulił się ze śmiechu, patrząc na tych wszystkich, którzy marzą o byciu takim jak ty. Zrozumiesz, że już nikt nie będzie taki jak ty. Nikt nie będzie taki jak ty. Nikt nie będzie taki jak ty. Alicja jest zbyt gruba, żeby być Lolitą. Pierwsze wspomnienie literackie. Siedzę w ogrodzie. Dookoła pylą wszystkie krzaki i tłuste smarki spływają mi na książkę. Czuję się jak embrion lub małe coś ohydnego z Eraserhead Lyncha. Siedzę gruba i rozłożysta pod chudą brzozą z nosem w lolicie i wiem, że już nigdy nie będę wyglądać tak zajebiście w skarpetkach z koronkami i krótkiej sukience z falbankami. Cholernie czuję, że żaden Humbert Humbert nie przerżnie mnie w hotelu po to, by Amerykanie mogli krzyczeć o pedofilii, a Rosjanie o motywach religijnych i biednym mężczyźnie kuszonym przez demoniczną Lilith. Wciągam się w te brudy i nie rozumiem, dlaczego bibliotekarka Lolity wypożyczyć nie chciała, ale za to Żulczyka to już bez problemu. I dobrze, bo przynajmniej wiem, że jak seks, to tylko ze starszym kolegą brata. Możesz nawet grać w Simsy, mieć na sobie przepoconą koszulkę Iron Maiden i kuśtykać na jedną nogę. Chwalebna pani bibliotekarko, królowo pomyłek, strażniczko kanonu lektur i czystości moralnej. Dziękuję za to kształcenie dziecięcej wyobraźni. Można z tym przeżyć w blokowisku, czasem dać komuś liścia w mordę, wyłączyć zmysły koło oszczanego pijaczka i nie reagować na osiedlowe Miss Universe z małymi Yorkami, ubrzydzone cekinami taniej codzienności. Można mieć nadzieję, że w tych blokach siedzi jakiś romantyczny łysy bolo, który wytatuuje sobie imię waszego synka na całym wielkim karku i będzie z tym chodził dumnie jak fasjonerka z wystającą metką Prady. Że ta stara z czerwonymi włosami i koronkową opaską z cyrkoniami nie zwolni z pracy, bo nie spodobało jej się, że jesteś młodsza, masz bardziej sterczące piersi i stanowisz zagrożenie dla jej romansu z szefem. Można wierzyć, że w wielkiej płycie nie tylko czuć PRL-em, ale też powiewa dumna woń Azji z chińskiego marketu i pachnie pieczona ośmiornica na białym obrusie za 3,99 za 100 gram w ryneczku Lidla. Można wierzyć, że bloki to wielkie grzyby, szczególnie gdy po innych grzybach wyjdzie się na wąski spacerniak między budynkami, zwany przez tubylców parkiem. Można wierzyć, że kutasy wyglądają jak hatifnaty, a kapelusznik w długim płaszczu sam na sam w parku nie pokaże swojego wątłego przyrodzenia, a wszystkie małe i większe buteleczki nie pozbawią szarych komórek i stanika, gdy nie trzeba. Można wierzyć, że każda Alicja poczuje się tu jak w krainie czarów. Szczególnie gdy naczyta się XIX-wiecznych romansów o miłości. Dzięki, dzięki. Zielone 48, białe 24. Brawa! Jest Kacper? Miał już być. To trwało około 10 minut.
Dobra, w sensie dajmy mu wszelkie fory, jakie można. Rutko, proszę cię na scenę, żebyś wystąpiła. Zaczniesz generalnie rundę. Jeżeli on w międzyczasie dobiegnie tutaj i wskoczy na scenę. Nie? Tak mi się wydaje. Bo generalnie musimy jakby kontynuować, więc tak. No, przykro mi, że tak. Zaraz będzie. No dobrze, no chyba żebyśmy na przykład tutaj postali chwilę i na przykład ja będę coś mówił. Co, kawał? O Boże, nie. Nie chcecie tego. Chcecie? Odważ się. Biegać po to tylko, żeby schudnąć, to jak ciąć sobie ręce, żeby mniej bolało. Więc biegasz tylko wtedy, kiedy jesteś wściekła, kiedy tęsknota rozsadza cię od środka, ale nie sypiasz z nikim, bo musiałabyś się rozebrać. I zamiast skupić się na tym, co ciepłe i dobre i że się śmiejesz, a on ma usta i palce i pachnie jak coś, co chciałabyś zjeść, myślisz o tym tylko, czy nie jesteś za ciężka o to wszystko, co niesiesz ze sobą. Że ważysz więcej niż facet, który chwilę temu chciał cię nosić na rękach, ale już nie chce, bo zmęczyły mu się dłonie przeznaczone do dźwigania rzeczy lżejszych. Kładziesz na szali pół tony lęku o to, że może ci się tylko zdawało. Przywiązujesz wagę do czegoś, czego nie ma, jak kulę u nogi, która przecież nie jest jego. Bo na 78 kilo ze 20 to ta pewność, że jeśli lepszej ciebie nie ma, to miłość się nie należy. Stąd drżenie warg i unikanie pytań, stąd ciepłe uda, ale zimne ręce, stąd pojedyncze łóżko i tylko dwa ręczniki. I śni ci się, że przyszli do ciebie wszyscy we czterech, jakby się umówili. Ten pierwszy kochany bez wzajemności, bo tylko tak można kochać z daleka. Ten drugi, z którym stworzyłaś, bo był tak blisko, że widział wszystko, co chciał. Ten trzeci, który czekał cierpliwie, aż przestaniesz myśleć, że jesteś za brzydka. I ten czwarty, który za twoim przyzwoleniem elegancko zjebał wszystko sam. Stoją, mierzą cię wzrokiem uważnie i na cztery głosy pytają, ile ważysz? A ty modlisz się, żeby cię któryś udźwignął, żeby całym sobą przykrył i schował, żebyś przez chwilę była lżejsza niż jesteś. Oni milczą i odwracają wzrok. Ten pierwszy kochany z daleka. Ten drugi, co podszedł zbyt blisko. Ten trzeci, co stracił cierpliwość. I ten czwarty, który został sam. Dzięki. Przepraszam za spóźnienie. Nóż. Tego dnia, kiedy kupiłem tani, tępy nóż, wstępuje tajemnica życia, witając nowych pokutników. Tego właśnie dnia, kiedy postanowiłem pochodzić z nim po lesie, klepsydra ostatniej strony i fałszywa wiara, że piasek nigdy się nie kończy, pożegnała kolejnych mieszkańców. To jest incepcja twórcza, przepraszam. W tej właśnie chwili, kiedy żłobiłem inicjały na drzewach, ludzie w fałszywych maskach powtarzali jego imię. W momencie, gdy ściąłem pierwszy liść starego dębu, nikt już siebie nie odwiedzał, nikt nie łapał się za ręce. Wszyscy patrzyli na ten kwiatek i ziemię pod nim, która wchłonęła kolejną kroplę krwi. A wieczorem, kiedy moim nożem grzebałem w ziemi, zgasły wszystkie gwiazdy, a księżyc okrzyknął się nowym słońcem. Tego dnia, kiedy kupiłem tani, tępy nóż, każdy ze swoich bogów zapomniał o swoich dzieciach. Kacper 22, Rutka 42, brawa! Dobra, teraz chwilka matematyki, bo muszę zsumować wyniki. Mamy to! Po poważnych debatach matematycznych wiemy już, że
Najwyższy wynik ma Aleksandra Kanar. 107 punktów. Brawo. Kolejny, 97 punktów, Rutka Zydel. Następnie 93 punkty Awausia, Askorbmysz. Oraz Wojtek Cichoń, 89. Czy wiesz, jak ciężko wydać wyrok śmierci na grupkę obcych dzieci? Zjechałem w dół małym wozem zaparkowanym nad moim blokiem. Zaglądałem do okien sąsiadów, gdy zjeżdżałem im na dół. Pierwsi urządzali pokaz slajdów zamierzchłych już czasów, drugich nie było, a trzeci właśnie wydawali wyrok. Skazali swoje dzieci na rok następny bez opieki i lokalne gazety tłustodrukiem orzekły, że u mnie na dzielni jest pełno zwyroli. Już trzeci dzień z kolei nie mogę się dodzwonić do własnej podświadomości, aby uświadomić jej, jak głupim wydaje mi się pomysł poświęcania nocy na myślenie o tym, czego się pozbawiam, słuchając znawców świata ich rad na moją przyszłość. Odruchowo jak grat padam w rynsztok. Mnie to nigdy nie było. Proszę zapomnij o tych słowach, co wypływają ze mnie jak pod naciskiem ropa. I żeby nie być ohydnym, to przypuśćmy, że naftowa. I czymże jest mój dramat przy dramacie smerfetki, która spędziła całe życie sama w mieście samych mężczyzn? Czy wiesz, jak ciężko wydać wyrok na własne dziecko? Przypłynąłem do was w pustej butelce po winie, która tak sporadycznie upiększa wasze życie, które tak spontanicznie powoduje, że rodziciel nie rozpoznaje własnego syna. To dopiero jest głębokie. Także niemalże nie widać dna, które ma, to dno jest tu na co dzień. Bawię się słowem na zasadzie wolnych skojarzeń. Dawno tak bardzo zgładzić siebie nie chciałem, jak w tym kilkuosobowym klubie zaszaleń. Byłem tam ciałem, a całą resztę łagałbym w końcu przestał wysłuchiwać tych zeznań o serialach, komercyjnych skandalach, gejach, Azjatach, tej całej gorszej połowie świata. Potrzebna organizacja, by przypuścić atak, a jedyna taka pojawia się jedynie wtedy, kiedy trzeba czas wyprzedzić i zdążyć do nocnego po kolejną butelkę potencjału straconego. Czy wiesz, jak bardzo nie chcę, żeby kojarzono mnie z własnym tekstem? Siedziałem 3 godziny poszukując czegoś śmiesznego, czegoś, co przechwyci publika, a jedyną śmieszną rzeczą wydał mi się brak własnego odbicia w lustrze. Zapytałem siebie, czy wiesz, do czego służy mikrofon? Po to, by zaznaczyć, że kilka miesięcy temu na jednym z dachów bloków Zawady znaleziono zwłoki zgwałconej 13-latki. I właśnie po to jest mikrofon, idioto. Właśnie po to. Dziękuję. Jak kochać dziewczynę w dużym polskim mieście, które nie jest Warszawą? Poradnik. 15. Na ulicach nie trzymać się za ręce, choćby nie wiem, jak bardzo się tego potrzebowało. Trzymać się pod ręce i cieszyć się, że na miejsce krzywych spojrzeń nie wchodzą bluzki i rękoczyny. 14. Uciekać do Berlina, bo tam można wszystko. 13. Na pytanie, no, to która z was jest facetem? Niezmiennie odpowiadać, no, to które z was dochodzi podczas seksu? 12. Dziękować sobie, że jednak nie ciachnęło się wzdłuż żył w wieku 19 lat. 11. Na propozycje trójkątów od oblechów w klubach odpowiadać bez wkurwu nie dziękujemy. Kiedy obiecują, że będą delikatni, odpowiadać bez wkurwu nie dziękujemy. Śmiać się z tego przy znajomych, chociaż no jest to raczej kurwa smutne. 10. Po 3 miesiącach w związku składać obietnice o dużej zawartości słów zawsze, nigdy, nasz dom, nasz ślub, nasze dzieci. 9. Na stwierdzenie znajomego z WF-u, że baba bez bolca dostaje pierdolca, zmierzyć go wzrokiem, stwierdzić, że ma więcej masy niż ty, powiedzieć tylko chłopak, dziewczyna, normalna, rodzina, a na zajęciach z niezbyt zdrową satysfakcją obserwować, jak bardzo podczas ćwiczeń poci mu się dupa. 8. Po określeniu przez lekarza jej grypy jako wysoce zaraźliwej, nie wychodzić z nią spod pościeli, nie przestawać jej całować, nie przestawać kraść jedzenia z jej talerza. Nie zarazić się, bo może Bóg jednak istnieje i bardzo propsuje waszą miłość. 7. Na a więc jednak prawie byłego odpowiadać tak, a więc jednak biseksualność się zdarza, za to ty nadal jesteś chujem bez odbioru. Chuju. 6. W święta tęsknić za nią bardziej niż za stanem polskiego społeczeństwa przed kwietniem 2010 roku. Zasypieć z nosem w jej bluzie, tęsknić i nie móc wysmucić się mamie. Wychodzić na podwórko, żeby zadzwonić. Ewentualnie odbywać rozmowy telefoniczne w trybie krypto. Bez tęsknię, bez całuję, bez kocham. I po tych rozmowach z powodu tych dziur w słowach czuć, jak głęboko zapada ci się klatka piersiowa. 5. Na jesteście tylko przyjaciółkami, czy coś więcej mamy, poryczeć się, bo nie jesteś jeszcze na to gotowa. Na ale to nienaturalne mamy, stracić oddech i części oddechu już nigdy nie odzyskać, bo na to nigdy nie będziesz gotowa. Nie myśleć o tacie, nie myśleć o zielonoświątkowcach w rodzinie, nie myśleć o babciach.
4. Czasami zasypiać nawzajem, oblewając się łzami, bo czasami życie jest brzydkie, a ludzie okazują się brzydcy w środku. Na, a nie masz tam jakiegoś chłopca, babci, odpowiadać, na razie radzę sobie bez, żeby nadal dostawać od niej pieniądze, no i też trochę miłości. 2. Poza domem nie pokazywać szczęścia, bo mieszkamy w Polsce, a tu szczęścia jeszcze nie zalegalizowano. 1. Mimo wszystko kochać Polskę. 1. Kochać Polskę, kochać Polskę, kochać Polskę, ale ją kochać, a niebo bardziej. Dziękuję bardzo. Wiem, co powiedzieć, tylko taką pauzę robię, żebyście byli bardziej. Więc zielone 38, białe 21. Brawa! 3, 4! Czyli mnie przecinasz, czyli ja jestem pierwszy. Brawo! Kurde, Ludka mnie przecięła. Nie zapominajki. Najtrudniej jest zamknąć oczy, gdy pod powiekami robi się gorzej. Widzisz trzaskające drzwi, rozmazaną szminkę ludzi na krok przed zachłyśnięciem, podkrążone oczy i dzieci umorusane tanią czekoladą. Ulice miasta budzą się we śnie. Chore psy ze sklejonymi zaropiałymi uszami i tłuste kobiety na rowerach składakach. Wiozą gołąbki ze starej kapusty, by odgrzać je mężowi złomiarzowi. Kochamy się, jak mało kto. Brudu pod paznokciami nie da się doczyścić. Mogłabym całować niedopałki, by poczuć to na ustach lub zostać prostytutką w taniej koronkowej sukience, wlewając w siebie niepowodzenie kolejnego nieszczęśliwego konkordatu. Gdybym mogła. Ale przyszedłeś wtedy z bukietem niezapominajek. Kwiaty były drobne i błękitne jak zęby martwego chłopca. Ciało zimne jak trup w białej trumience. Śniło mi się, że w naszym domu oprócz kilku kotów snuła się też para małych kosmitów. W niejasnym języku mówili agh. Nie wiem, jakim statkiem tutaj przylecieli, ale od jakiegoś czasu bolą mnie wszystkie moje rozstępy. Nie wiem, czy mnie karmisz, ale moje sutki są dziwnie nabrzmiałe. Nie wiem, dlaczego są do ciebie podobne. Ty też jesteś z ich planety? Zobacz, ten jeden chce cię chyba ugryźć. Gdybyś tutaj nie przyszedł z tym bukietem niezapominajek, nadal mieściłabym się w sukience w groszki, tańczyłabym salsę i mieszkałabym z matką. Gdybyś chociaż raz pozwolił mi zdecydować. Czy już można? Okej. No wisie, świeżu się będzie, teraz nieczytany. No. Radiowa Trójka zapytała niedawno słuchaczy, czy to wstyd być bitą żoną. Bo bita żona to jest tożsamość, nazwisko i imię, bita żona. Bitą żoną się jest, tak jak się jest Kowalską Anną, córką Andrzeja i Beaty, Polką z Warszawy. Nikt nie zapytał, czy to wstyd żonę uderzyć, bo wszyscy wiemy z gramatyki, że kobiety nikt nie bije, ona jest bita. Może ewentualnie zostać zgwałcona, albo paść ofiarą czynności, która nie ma sprawcy. Jak deszcz do stóp tą ofiarą pada, sama z siebie. Zaciążyć może sama, zajść sama może bez niczyjej pomocy, sama się prosić, puszczać, sama się dupy dawać, której nikt nie bierze.
Na ścianie nie pisze nikt. Na ścianie jest napisane. Darmowe ruchanie z jej numerem telefonu. Matką może być samotną, ale nigdy nie pozostawioną samą sobie. Siostrą, córką, dziewczyną, najlepiej twoją, bo a gdyby była twoją, to by wszystko zmieniło. Czyjąś albo niczyją, nigdy swoją własną, bo jak mówi stare przysłowie, jeśli nie ma na tyłku wypalonych inicjałów, to można brać. Nie wścieka się, tylko ma okres, nie mówi co myśli, tylko jest zarozumiała, nie wyraża uczuć, tylko jest jebnięta, nie sprzeciwia się, tylko jest niewyżyta, bo nie ruchał jej dawno nikt. Krwawi 5 do 7 dni i nie zdycha. Zużywa się i rozciąga i nie ma do siebie dystansu w jakimś świecie nieistniejącym, w którym mięśnie się nie kurczą, a lodówkę można wnieść na 4 piętro, kurwa, w pojedynkę. Może być kurwą albo cnotką, dupą albo raszplą, histeryczką albo suką zimną, zawsze poniżej 36,6, matką, Polką, morderczynią, korpozdzierą, wredną, cipą, głupią, pizdą, świnią, foczką, maniurą, feminazistką. Bo pisanie wierszy i robienie mydła z ludzi to jedno i to samo najwyraźniej. Taką, która rok temu nie zdobyła nagrody, tylko ją dostała. Dano jej trofeum, które dla odmiany twórca zlutował sam. Radiowa Trójka zapytała ludzi ostatnio, czy to wstyd być bitą żoną. 25% respondentów odpowiedziało tak. A ty kim jesteś? Dzięki. A Wałsia 12, Rutka 52. Nie umiem już z tobą rozmawiać inaczej niż przez wiersze. Więc ten będzie ostatni, bo głupio tak gadać do siebie w pustym pokoju. Piszę tak długo, aż przestanie boleć, aż przyschnie, a ołówek wbity pod żebro zagoi się na tyle, że przywyknę. Aż mi się przez usta na papier wyleje najprzykrzejsza ze wszystkich lista rzeczy, których nigdy nie zrobię. Słów, których nie wypowiem. Aż wypluję na dłoń tę niestrawioną kulkę, rozgrzaną gniewem, który parzy mi palce. Wstydem, że można się tak pomylić. Naciągać kocyk ewidentnie za krótki i z nieukochania jakiegoś stać jak zwierzę i gapić się tempo w zbliżające się światła. I ta okrutna myśl, że przecież wywąchałam. Bo trudno, żeby mnie kochał ktoś, kto mnie nie dotyka przy ludziach. Wyczułam szybko, ale nie zrobiłam nic, bo byłam szczęśliwa w chuj i się wystraszyłam, że zepsuję. Bo mi się przez moment wydawało, że mam kogoś bliskiego bardzo, kto mnie słyszy. A teraz się wstydzę, bo mi się źle wydawało. I chociaż wszystko mi mówi, żeby spierdalać, ja pilnuję oddechu i rąk, żeby się nie przytulić, bo ten obojczyk pod palcami jest znajomy, bo włosy na czubku głowy pachną zawsze tak samo, bo w dzieleniu się tym, co w środku najbrzydsze, można się poczuć bardzo bezpiecznie. Bo nigdy nie chciałam być pępkiem świata. Tylko sobie przez chwilę dłużej razem posiedzieć. Dzięki. Wykorzystując chwilę światłości i oczekiwania na kopertę z pieniędzmi, chciałabym podziękować wszystkim, którzy się na tę chwilę złożyli. Mojej dziewczynie. Nie, cisza w nawiasie. Ten moment ciszy uważam, że całkiem fajnie zasymbolizował niewyrażalność mojej wdzięczności za jej miłość.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, większa niż Rosja i Putin jest. Prawie każde popierdolenie wyleczy, prawie każdą pustkę wypełni na amen. Dziękuję moim rodzicom. Każda rodzina jest na swój sposób popierdolona, a ja dziękuję im za ten właśnie rodzaj popierdolenia. Depresja w genach mamy, nerwica w genach taty, spoko kombo. Dzięki temu pocierpiałam sobie 20 lat, a później to już poznałam ją. Dziękuję przyjaciółkom, które lepiej ode mnie piszą i wcześniej ode mnie wydadzą debiut, za to, że czuję się przy nich jak gówno nie pisarka, więc piszę więcej, lepiej, mocniej, szybciej, żeby gównem nie zostać do końca młodości i żeby mnie też przed końcem młodości wydali. Dziękuję przy najświętszej panience, nie wierzę raczej w jej świętość, ale i tak wyznaję jej kult i noszę sobie brokatowe przypinki z jej wizerunkiem, bo jestem jebanym milenialsem. Jestem pewna, że brokatowa panienka mi dziś pomogła. Dziękuję panience jej synowi, temu pięknemu lewakowi, który tak forsował ideę wolnej i otwartej miłości, że ja w tę ideę uwierzyłam i tę ideę chcę forsować od teraz w swoim pisaniu. Pierwszy swój slam to w sumie wygrałam, bo się chwaliłam wszystkimi swoimi zaburzeniami głowy i pierwszym najnieszczęśliwszym zakochaniem przypominam w swoim dealerze. Lubiłam o tym fakcie wspominać, bo to przecież taka fajna przez wielkie F legenda. Ludzie sobie myślą, o kurwa, grubo i głosują, a ja wygrywam kilka banknotów i jestem przekonana, że to mi jakoś wynagradza te kiedyś zbierające się w kałuży na podłodze łzy zapijane różowym winem, butelka dziennie zupełnie sama. Tym razem nie chciałam tylko dlatego, że ktoś widzi moje trzęsące się dłonie i słyszy mój drżący głos i klaszcze i głosuje, bo uwielbia ze sceny doświadczać cudzego bólu. Wiem, jara to publikę mocno, spuszczacie się nad tym i doznajecie orgazm oczyszczenia. To nie jest krytyka ani pogarda. Ja też po cichu się masturbuję nad cudzym nieszczęściem i spuszczam się na twarzy cierpiących ciepłymi łzami. Normalna sprawa. Ale moim celem jest rozpocząć nowy żywot slamerki. Może oprócz propagandy miłości zaliczę też propagandę idei sztuki ze szczęścia. Na kolejnym slamie może nie wspomnę już ani słowem o przeszłych tekstach, przeszłych chorobach, złamaniach serca. Może nie będę tego bólu wreszcie eksploatować, może wreszcie ten ból zostawię w spokoju, może. Potrzebuję jednak na podróże do Berlina z kanapek ze smalcem i hajsem, więc żadnych obietnic z niniejszym nie składam. Dziękuję bardzo. Najpierw wam pogratuluję dojścia do finału. Brawa jeszcze raz. Ja już znam wyniki. Oni znają wyniki. A wy nie znacie wyników. Ta radość szybko minie, bo zaraz wam powiem. Więc zielona kartka. Aleksandra. 31 głosów. Rutka, biała kartka, 24. Brawa! Zaczekaj, Olu, bo ja tutaj mam statuetkę do wręczenia. Czy coś na kształt statuetki? Generalnie. Więc tak, tytuł mistrzyni Polski w slamie poetyckim przypadł tobie. To też jest taka chwila, żeby... Jasne. Dziękuję. Nie przypadł ci przypadkiem, więc jakby nagrodę, jeżeli chodzi o nagrody pieniężne, zostaną... Zdobyła, wywalczyła, wygryzła, wyszarpała. Musimy być tacy tutaj brutalni. Nie, no jasne. No. Więc zaraz wręczę ci statuetkę, jeżeli nie ucieknie ze sceny, więc daj mi chwileczkę.
To jest ciężar, który będziesz od dziś nosić. Tytuł mistrzyni slamu poetyckiego. No, mistrza generalnie. Gratulacje. Obie ręce się przydadzą, to waży 3 kilo. Nie wiemy, czy to jest część nagrobka czy kościoła, w każdym razie jest to sakralny przedmiot. Aleksandra Kanar. Oraz taka korona, która będzie bardziej, będzie przeciwwagą dla tej ciężkości. Dobrze, to jeszcze ostatnie chwile podziękowań. Przede wszystkim ogromne dzięki dla Centrum Kultury Zamek i Miasta Poznania, że zorganizowali ten finał. Będę, że tak powiem, mówił szybko, więc nie będę wymieniał wszystkich zaangażowanych w to, także w eliminacjach, ale powtórzę, że eliminacje odbyły się w Bydgoszczy, Gnieźnie, Wrocławiu, w Katowicach, w Warszawie, w Gdyni, w Krakowie i w Poznaniu. Poza tym dzięki dla restauracji w Bramie, dzięki dla was przede wszystkim i dla slamerów i slamerek, którzy dzisiaj wystąpili, dla Piotra Korsaka, który nam dzisiaj bębnił, dla wolontariuszy, którzy policzyli wasze głosy. Do zobaczenia za rok.